kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś pogadamy sobie o tym, co wydarzyło się dzisiaj. Nieunikniony temat, niestety. Pewnie byście się mnie o to pytali, więc postanowiłam, że nagram filmik na ten temat tak na świeżo, na spontanie i po prostu sobie o tym pogadamy. Kochani, jak wiecie, dzisiaj miała miejsce taka dosyć nieprzyjemna sytuacja związana z Youngstars. Kochani, dzisiaj Remo wstawił na Instagrama zdjęcie, na którym było 8 osób z Youngstars, a w Youngstars jest osób 11. Nie było Sylwii Przybysz, nie było Jeremiego i nie było Olgi Przybysz. I kochani, ja tak naprawdę jakoś tak stwierdziłam, że po prostu może wszyscy się nie wmieścili w kolażu, tak. Powiedzmy sobie szczerze, nie przejęłam się jakoś bardzo tym, że wyszło tak, jak wyszło to zdjęcie tam. Stwierdziłam, że właściwie się nie warto tym przejmować. Potem montowałam film i weszłam na Facebooka. I na Facebooku zobaczyłam posta Remo na grupie Youngstars, jeśli byś ktoś chciał ogólnie tam przeczytać ten post. I na tym poście Remo opisał sytuację, dlaczego tam nie ma Jeremiego, Olgi Przybysz i Sylwii Przybysz. Dlatego, że ludzie się o to mega burzyli w komentarzach, doszło do jakichś wyzwisk w jego stronę i w ogóle tak nieprzyjemnie się tam zrobiło. W tym poście on napisał, że Jeremi zakończył swoją przygodę z Youngstars, skończył mu się kontrakt. Ja, kochani, mam nadzieję naprawdę, że Jeremi, bo Jeremi jest moim idolem i ja uważam, że Jeremi zajdzie naprawdę bardzo daleko, jeśli tylko będzie tego chciał i jeśli znajdzie na swojej drodze takich ludzi, którzy będą chcieli mu w tym pomagać. Mam bardzo nadzieję, że jednak będzie drugi kontrakt z My Music, jednak na innych zasadach, takich bardziej już jako artysta ogólnie i mam nadzieję naprawdę, że będzie się rozwijał i trzymam za niego mocno kciuki. Natomiast z Sylwią Przybysz sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana niestety. Kochani, Sylwia Przybysz miała dramę. Drama ta była dosyć konkretna, ponieważ wtedy był konkurs, w którym brało udział Sylwia i Janek i Sylwia Lipka i Bartek Kaszuba. I oni walczyli o wyjazd na jakąś tam galę, jakąś imprezę za granicę. Już tam nie pamiętam dokładnie, jak to było. W każdym razie była tam drama. Sylwia Przybysz napisała, że ona chciałaby wygrać, żeby spełnić marzenie, a Sylwia Lipka chciałaby wygrać po to, żeby po prostu wygrać. I wiadomość ta dotarła do mamy Bartka, przez którą tak naprawdę na moje oko ten konflikt się rozpętał, ponieważ mama Bartka wstawiła to na grupę Lovers i tam tam po prostu wyraziła się o Sylwii w taki sposób, który, powiedzmy sobie szczerze, nie był dobry, nie był przyjemny, w ogóle to był taki... Tak ewidentnie pokazała, że Sylwia po prostu, no, przesadziła. I no, generalnie głównie przez właśnie mamę Bartka rozpętała się cała ta drama, ponieważ mama Bartka to skomentowała. Potem Sylwia Przybysz miała tam, wstawiła na Misiaki posta, którego nie pokażę Wam, ponieważ już go niestety nie ma. Sylwia Przybysz po jakimś czasie prawdopodobnie ona go usunęła. Pokazałabym Wam tego posta. Sylwia Przybysz tam wstawiła screeny ze swoich rozmów z Lipką i z Bartkiem, gdzie oni tam się rzekomo godzą i napisała, że jest tam jej przykro z powodu tej sytuacji. Jak ogarniacie te dramy z Sylwią Przybysz, to wiecie, że ona tak, no, podchodzi do tego troszeczkę za bardzo, jakby za bardzo to bierze do siebie. I kochani, no,
okazało się, że podczas tej dramy ona pisała do Rema, żeby jej pomógł w tej dramie, ale on nie potrafił tego zrobić, ponieważ tak naprawdę jakby on to zrobił, ja rozumiem wszystkich, którzy teraz by Sylwię bronili, ale jakby on to zrobił, to kochani, rozpętałaby się jeszcze jedna drama i tak naprawdę nie miałoby to większego sensu, żeby po prostu rozpętać kolejną dramę o to samo. I potem Sylwia Przybysz zerwała wszystko. Zerwała Young Stars, zerwała kontakt z Remikiem, prawdopodobnie by zerwała też kontrakt w My Music, gdyby mogła. I powiem wam, że ja jak to przeczytałam, to po prostu nie miałam komentarza w ogóle do tego. Potem przeczytałam sobie komentarze, które ludzie pisali pod postem. Jest ich naprawdę mnóstwo, zdania są totalnie podzielone. Ale kochani, obrażanie Rema, czy w ogóle cokolwiek z tym związane, jest kompletnie moim zdaniem nie na miejscu. Jeśli po prostu... On tylko po prostu napisał prawdę, ponieważ ludzie spinali się o to na Instagramie. I to jest takie... Powiem wam, że naprawdę to... Nie wiem, jakoś tak nie rozumiem troszeczkę obrażenia Rema za to, że po prostu napisał jak było i też nie rozumiem troszeczkę obwinienia tylko i wyłącznie Sylwii Przybysz, ponieważ moim zdaniem była to wina właśnie tego, że mama Bartka wstawiła na grupę, na Loversy posta, w którym po prostu ewidentnie się wyraziła tak, jak nie powinna się wyrażać. I też to troszeczkę moim zdaniem sprowokowało ten konflikt. I jakby kiedy Sylwia też tak naprawdę, kiedy napisała tego posta i w ogóle gdzie tam się wyżalała, też było to moim zdaniem nie na miejscu. Ja z całym szacunkiem do niej uważam, że to no nie było na miejscu. Co do tego, że zerwała wszystko co możliwe, też uważam, że było to zupełnie nie na miejscu i jakby nie chciałam po prostu, nie chcę ani po niej jechać, ale jednak też nie jestem do końca typowo po jej stronie. Ja jestem tak pośrednio, ale jakby nie rozumiem też misiaków, które po prostu chcą jakby pokazać to, że Sylwia nic w ogóle nie zrobiła, ona jest w ogóle tu bez winy, ponieważ tak po prostu nie jest i jakby ja też nie chcę nic za bardzo mówić, ponieważ ja no nie znam tej sytuacji, mnie tam nie było, ja czytałam te posty, jakby widziałam te dramy, jakie były, nie wiem, też nie możemy tego oceniać, ponieważ my nie braliśmy w tym udziału i po prostu najlepiej w tej sytuacji jest po prostu zostać bezstronnym, ponieważ jechanie na żadną ze stron naprawdę nie ma sensu. I nawiązując do tytułu tego filmiku, koniec Young Stars. Kochani, ja jestem z Young Stars naprawdę bardzo długo, od końca 2016. I kochani, wtedy jakby zaczęłam poznawać tą rodzinę. Wtedy to była rodzina po prostu, wszyscy się wspierali, wszyscy się lubili i jednak te kontakty były zupełnie inne niż jakby teraz, kiedy po tak naprawdę 2 latach to wszystko się zepsuło, bo tego po prostu nie można określić inaczej. Moim zdaniem to też troszeczkę zapoczątkowało to, że to zerwanie Sylwii Przybysz z Arturem, bo jakby wtedy trochę to Young Stars się zaczęło, nie wiem jak to określić, ale wtedy Sylwia Przybysz się zrobiła taka trochę inna. Jakby jak było z Arturem, to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, ale też nie chcę jakby nikomu narzucać tego, ponieważ to jest tak naprawdę moje zdanie. Powiem szczerze, ja o wiele bardziej wolę to stare Young Stars, to co było kiedyś, niż to co jest teraz. Teraz to Young Stars to są same dramy. Kiedyś to wszyscy w tych fandomach i w ogóle się lubili i było ogólnie wsparcie. Teraz jest tak naprawdę masakra, bo jest bardzo mało fandomów, które w ogóle się lubią, bo to jest po prostu jak kiedyś w ogóle te wszystkie fandomy były bardzo zgrane, to teraz są mega podziały, zwłaszcza widać to pomiędzy misiakami, ananasami czy loversami. A najgorzej ma fandom Remo, który teraz to po prostu tam jest taka jechanka w ogóle, wy nie chcecie wiedzieć, co tam się
dzieje, ale pewnie większość z Was już to widziała. I no, moim zdaniem to faktycznie teraz nie wiem, czy to po prostu nie zajdzie na gorsze. Nie chcę jakby... No nie chciałabym tego, nikt by tego nie chciał, ale nie wiemy, co się stanie. Jakby... Nie wiemy, co będzie z tym dalej. Nie wiemy, czy będzie w ogóle na to jakaś odpowiedź ze strony też Sylwii, bo powiem szczerze, no sama nie wiem, czy... Ale jej z kolei też trochę współczuję, bo jakby ja wiem, że teraz na nią będzie mega jechanka, teraz ludzie będą po prostu ją obrażać cały czas. Ja współczuję po prostu jej, jak ona pojedzie zaraz na kampy i na tych kampach ludzie będą po prostu wyrażać swoje zdanie o niej po tej całej sytuacji w taki dosyć nieprzyjemny sposób i jakby też nie chcę w ogóle tutaj żadnej z tych stron bronić, ale uważam, że Sylwia Przybysz się zachowała nie w porządku, że mama Bartka się zachowała nie w porządku i że po prostu ten konflikt wyszedł po prostu... Mi jest po prostu szkoda, że o taką pierdołę po prostu Youngstars się właśnie tak stacza i kochani, po prostu... To w sumie tyle, co chciałam Wam powiedzieć na ten temat. Ja to jeszcze jestem w ogóle w szoku, że takie coś w ogóle miało miejsce. Możecie pisać, co Wy o tym myślicie w komentarzach, ale błagam, kulturalnie wyrażajcie to swoje zdanie, żeby jakby nikogo nie obrażać, bo no nie chciałabym, żeby po prostu pod tym filmem zebrała się jakaś drama, ponieważ nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby po prostu Wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie, wiadomo, skomentować, zostawić łapkę w górę, chociaż ten film nie jest dla łapek, ani dla niczego takiego. I mam nadzieję, że po prostu nie będzie tam żadnej dramy w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!